need to move fast through here. Try and beat Sleeman to whatever it is he is looking for. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Assassin's Creed Chronicles India. I jak widzicie, dzisiaj będziemy wykonywali sobie, powiedzmy, to speedruna, bo głównym naszym zadaniem jest to, aby przejść ten level w 10 minut. Wtedy zdobędziemy złoto, 15 na srebro i 20 na brąz. Tutaj nie ma żadnych zadań pobocznych, nie ma w ogóle żadnego zadania oprócz tego, że musimy się mieścić w czasie i przejść cały level. Czyli możemy sobie, jak spotkamy jakichś rywali, po prostu ich normalnie załatwiać jakkolwiek tylko chcemy, mogą nas spokojnie wykryć, byleby zmieścić się w czasie. Taki jest dzisiaj główny cel. Były już takie speedruny, powiedzmy to, w Assassin's Creed China, ale właśnie to było takie typowo speedrunowe, to były takie typowo speedrunowe levele, bo tam właśnie uciekaliśmy przed jakimś ogniem, przed czym trzeba by było naprawdę się śpieszyć. W tym przypadku po prostu musimy przejść level, tutaj już nie ma, nie musimy się śpieszyć, przynajmniej na pewno nie musimy tego robić na tym etapie, tutaj wczesnym, tak więc na razie na spokojnie. Oczywiście, gdybym chciał zdobyć wszystkie znajdźki, to wątpię, że mieściłbym się w 10 minutach, więc chciałbym tak troszkę się też sprężyć z tym i no, w miarę możliwości na to złoto fajnie by było zdobyć sobie, nie? Koleś cały czas przed nami idzie, jest tutaj praktycznie w naszym zasięgu wzroku. No teraz akurat zniknął, ale zaraz otworzymy sobie tą bramę i będziemy go dalej śledzili. Troszkę inne podejście, nie? Tutaj widzicie, mamy do rozgrywki, w przeciwieństwie do Chiny na przykład. Okej. Zwróćcie uwagę, ja to właśnie widziałem w tej wideo recenzji, którą sobie oglądałem. Mamy takie półki skalne, które można, kiedy na nie wejdziemy, to one się zawalą i też możemy wykorzystywać to w takim celu, aby zawaliło się to na przeciwnika. To jest fajny sposób na zabawę, jeśli natomiast chcemy zdobyć wszystko na złoto, no to raczej powinniśmy takie rzeczy unikać, bo oni jeszcze w razie czego nas tutaj zauważą, zestrzelą, spadniemy i stracimy tylko tutaj nam niezbędne minuty. Ale jest taka opcja, żeby właśnie też to się zawaliło na przeciwników, czego nie było w czajnie, tego czegoś takiego nie było. Dziwne dla mnie jest to, że właśnie nie musimy jakoś przemykać obok żadnych rywali. Jesteśmy też w fajnych takich klimatach, nie? Teraz takie widzicie, tutaj podążamy do świątyni prekursorów i jest też klimat fajny. Wcześniej byliśmy normalnie w mieście, a potem byliśmy w mieście, ale już w nocy. Teraz mamy tutaj zmianę troszeczkę klimatu, co mi się osobiście podoba. Właśnie w wideo recenzji miałem okazję usłyszeć też, zobaczyć właśnie, że jest spora różnorodność, że praktycznie etapy nie powtarzają się, że nie ma, że w tym samym, nie wiem, w tej samej lokacji wykonujemy, powiedzmy, trzy sekwencje, trzy misje, nie? Tylko po prostu jest jakaś taka większa różnorodność. No sprawdzimy sobie, tych sekwencji chyba jest 9. Tak więc jeszcze troszeczkę przed nami. Bez dwóch zdań to nie jest jakaś też gra, która nie wiadomo jak długa jest. To raczej taka gierka, którą sobie spokojnie przy chwili wolnego czasu, powiedzmy 3-4 godziny, można całą grę w jeden dzień sobie przejść. No i też odpowiednio jest tańsza, tak? Bo kosztuje 39 zł. Często pytacie mnie, gdzie tą grę można kupić. Zakładam, że wynika to z tego, że kupujecie często wersje pudełkowe gier. Ja to mówiłem też, często piszę takie rzeczy w opisie moich filmów, że ta gra się ukazała tylko w wersji cyfrowej na chwilę obecną. Jak pojawią się już wszystkie trzy części na rynku, wtedy pojawia się wersja pudełkowa. Tak więc wtedy możecie się jej spodziewać. A na chwilę obecną tylko PlayStation Network, Xbox Live oraz Uplay i chyba też na Steamie można kupić tą gierkę. Co my tu mamy? Aha, dobra.
wszystko w miarę na bieżąco mi wytłumaczył nasz główny bohater. Aj. Jeszcze trzeba mocy chyba do końca, okej. Czyli te dwie przeciwwagi musimy sobie tutaj obniżyć wtedy do tej głównej siedziby się udamy. Jak widzicie, mamy też tam fragmenty Helixa, ale w sumie nawet to nie jest potrzebne do zbierania, bo po co zapewniać ten pasek Helixa, jak i tak tego nie wykorzystamy. Bo chodzi o to, żeby śmignąć gdzieś jak najszybciej obok naszych rywali. Proszę. Jesteśmy na miejscu. No szybko się uwinął, trzeba mu przyznać. Już jest tutaj praktycznie na samym końcu. No właśnie, słuchajcie. Oczywiście świątynia prekursorów tutaj obfituje. Jest masę pułapek, które no właśnie się aktywują, kiedy tylko przejdziemy. Ale też jest to fajna sprawa, bo możemy w te pułapki... Może nie do końca mi to wyszło, ale też te pułapki możemy albo wciągać naszych rywali, albo po prostu oni sami w nie będą wpadali, jak nie będą uważni. Tak więc też jest to jakaś taka fajna forma właśnie tutaj konkurowania z nimi. To jest akurat pierwszy tutaj, pierwsza sekwencja, gdzie jesteśmy w świątyni i chyba będzie nawet i więcej. Zobaczcie, już koleś rozwalony. Tak więc na razie tutaj tych pułapek sporo nie ma, ale zakładam, że potem jeszcze będziemy też właśnie mieli okazję zobaczyć tych pułapek takich więcej. Więcej będzie takich okazji do tego, żeby właśnie tych naszych rywali w te pułapki wpychać i rozwalać. No w łatwy sposób, nie? Tutaj nie ma, że się przed pułapką obronią. Prekursorzy. Znaczy, to jest fajny system zabezpieczeń. A nie tak jak teraz kamery, kurde, ze słabą rozdzielczością, których po prostu po tych kamerach potem nic nie idzie, z tych kamer nic nie idzie odczytać. Tutaj pułapki są postawiane. I najlepsza forma, moim zdaniem, ochrony tutaj, żeby żaden niepożądany po prostu człowiek, który tutaj próbuje się dostać, no nie miał łatwo, tak? Przypadkiem tutaj się nie da wejść do tego, do tej świątyni. Tutaj trzeba coś tam wiedzieć, trzeba jakieś informacje skądś zdobyć, mieć jakieś mapy, żeby tutaj się przedostać, tak więc wyklucza się sytuację, że ktoś tutaj przypadkowo sobie wejdzie i zginie. No nie, tutaj ktoś, kto wchodzi do tej świątyni, no to coś już kombinuje, tak? Albo tak jak my chcemy uratować świat przed zagładą, tak templariusze próbują tutaj wykorzystywać fragmenty Edenu do swoich celów. Co jakoś tak troszeczkę nieumiejętnie mi wychodzi tutaj prowokowanie ich, żeby wpadli w pułapki, ale... Tych sobie ogłuszymy. Wiem, że można te pułapki tutaj wpychać tych rywali, ale na chwilę obecną nie wiem jak za bardzo. Próbowałem to jednego skusić przed chwilą, ale jak widzieliście, nie za bardzo mi to wyszło. Aj. Ale czasami niektórzy, jak widzicie, sami tutaj prowokują los. A, kolejny, pięknie. Okej. Okay. O, chyba się udało. No, już koniec nawet. Czyli nawet taka, powiedzmy, jest to sekwencja bez takiej, powiedzmy, to linii fabularnej, nieborne cutscenki i tak dalej. Po prostu idź, dotrzyj
to będzie tyle. Tak więc udało się. 9 minut 44 sekundy mi to zajęło. Tak więc no te 15 sekund przed czasem. Gdybym zaczął zbierać jakieś fragmenty Animusa, no to byłyby problemy, żeby te 10 minut uzyskać. I can't afford to wait for that platform to come back down. I need to find another way up. Okej, słuchajcie, powtarzam sobie ten level z tego względu, że mamy tutaj osiągnąć zdecydowanie lepszy czas. Musimy znaleźć inną drogę do wyroczni i mamy na to, uwaga, 6 minut, aby się przedostać do końca levelu. No to jest hardkorowe, powiem wam, że przeszedłem sobie ten level i zajęło mi to aż 8 minut, a wydawało mi się, że zrobiłem wszystko bezproblemowo, więc teraz muszę spiąć poślady. Stwierdziłem, że chciałem zrobić złoto, pokazać wam po prostu, jak tutaj przejść to możliwie najszybciej, aby to złoto zdobyć. I mam kilka pomysłów i też takie lekkie naprostowanie tego, co mówiłem. Czyli jeśli chodzi o te fragmenty spadających, jakichś takich półek skalnych i tak dalej, czy też jakichś fragmentów na ścianach. Bo to pomaga i wydaje mi się, że to jest kluczem do sukcesu w ogóle, żeby tutaj jakoś tych rywali szybko załatwić i uciec. Akurat w tej pierwszej sekwencji, wcześniejszej, którą pokazywałem, było to łatwe. Słuchajcie, patrzcie, musimy przeskakiwać co dwa, dzięki temu mamy bardzo duże prędkości. Przez to nas tutaj rywale nie zauważą i jednocześnie, zobaczcie, oni już mi nie będą gonili, bo wszystko się pozapadało. Oni zastanawiają się, co się dzieje, ale musimy to robić bardzo szybko. Próbowałem ten level przejść, kiedy... szedłem wolno i się zapadało, to mnie potrafili złapać. A kiedy się to robi szybko, to nie ma szans, że nas dorwią tutaj. Okej. Kurde, już nie mam... ale... zepsułem, dobra. Niech mnie zabije, bo... zepsułem to. Kiedy się odwracamy od checkpointu, wam tego nie wytnę, tylko pokażę, jak to wygląda. Czas tak jakby zatrzymuje się w tym momencie, gdzie się checkpoint zapisywał, tak więc spokojnie tutaj można sobie te checkpointy wczytywać i wtedy jesteśmy też w stanie zdecydowanie lepiej tutaj te czasy pobijać, tak więc tutaj spokojnie, nawet jeśli coś zepsujecie, to czas wam nie leci od tego momentu, gdzie skusiliście, tylko od momentu checkpointu zatrzymuje się, kiedy checkpoint się odradza, to też wy się odradzacie, więc tutaj nie ma z tym najmniejszych problemów. Ale właśnie w tej sekwencji pierwszej, którą sobie rozgrywałem, tam nie było za bardzo takiej sytuacji, gdzie mogłem zawalić tutaj na przeciwników. Gdzie mogłem zwalić na przeciwników te różne fragmenty. Przynajmniej nie było mi to potrzebne. Tutaj już widzicie, mamy kolejny fragment. Kolejną sekwencję, gdzie tutaj już trzeba kombinować z rywalami, bo jest ich znacznie więcej, nie? Tak więc to też zależy oczywiście. Ten mój punkt widzenia zależał od sytuacji, w której się znalazłem. Teraz tutaj już wiem, że tak to wygląda, że jak już jest ciężej, to trzeba to wykorzystywać, te elementy otoczenia. Cie? Oni się już tutaj... żebym tylko nie zepsuł teraz. Dobra, oni się, widzicie, zastanawiają teraz, co się dzieje. I ja mogę sobie dzięki temu iść już w swoją stronę, nie przejmując się w ogóle nimi. Mamy takie speedruny, to czasami nawet mogę i dwie sekwencje wam w jednym odcinku pokazać, bo to są dosyć szybkie. Oj. Kurde, już myślałem, że nie zdążę. Jakbym nie przykucnął, to już by mnie zabiło, to już bym był ściśnięty. Ale na szczęście idzie w miarę okej. Miejmy nadzieję, że te 6 minut, to jest strasznie ciężkie, 6 minut. Jakbym miał, nie wiem, 6 minut i powiedzmy 30 sekund, to jeszcze jesteśmy coś w stanie nadrobić, ale jak miałem 8 minut, no to to już jest ciężkie do nadrobienia. No ale może coś tu wyjdzie. Level, powiem wam, nie jest trudny, ale... teraz kwestia... końcówki tego levelu. No i tu już pełno znowu pułapek jest, pozastawianych. Zwróćcie uwagę, jedna, druga, trzecia.
No i prawie jesteśmy, zwróćcie uwagę, tam w prawym górnym rogu mamy naszego rywala. Teraz kwestia, żeby tam do niego właśnie dojść, a tutaj ten fragment jest najcięższy. Tutaj sporo czasu straciłem właśnie i wydaje mi się, że tutaj możemy to właśnie te kilka sekund nadrobić. Teraz tak, trzeba się schować, żeby nas tutaj nie przygrzało czasami. Żeby to pykło za pierwszym razem. Dobra, uda mi się. Okej, pięknie. I teraz byle do przodu. Tutaj już jest łatwo. Tylko trzeba troszeczkę zaryzykować. Trzeba przeskoczyć o tą jedną ściankę dalej. Już nam się tutaj pojawiają te pułapki, trzeba jeszcze przeskoczyć o jedno, drugie, widzicie? No bo te sekundy są nam potrzebne, naprawdę. Okej, mamy go. You have something that belongs to me, sir. Another assassin, I presume. Are your friends with you? Hundreds. We own the place, Sleeman. Give me my jewel and that box. Never! What have you done? Damn you, assassin! Time to leave. No i teraz też zwróćcie uwagę, mam 5 minut 30 sekund i to jeszcze nie jest koniec. Pewnie większość z was myślała, dobra, zdążył w te 6 minut, ale jeszcze nie. Jeszcze, jak widzicie, musimy tutaj wyjść z tej świątyni i to jest problem. Mamy tylko na to 30 sekund. Jedna nieudana akcja i może być po mnie. Nie, jeśli ktoś mi wysyła zaproszenia. No ludzie, nie wysyłajcie w takich chwilach mi 5:59, masakra. Sekunda zapasu tylko. I followed the noise. What on earth did you do? This site was priceless. It was an accident. The temple collapsed. And you were right about the box. I saw it. The Kui-Nor. It produced a light and showed a map. A map? Afghanistan. Ah. That makes sense. Whilst you were down there, I followed Burns. He has taken a battalion of men to Herat Castle in Afghanistan. The box must have shown another precursor site. Follow them. Take whatever it is they are after before they can secure it. We don't want these precious artifacts in Templars' hands. No mało brakowało, żeby tutaj, żebym się nie wyrobił w czasie. Jeszcze mi kurczę jakieś powiadomienie przyszło, bo ktoś mnie zaprosił do znajomych. Prosiłem was tyle razy, ja nie akceptuję zaproszeń na konsoli. Właśnie w takich sytuacjach, żeby właśnie nie pojawiały mi się powiadomienia, kiedy nagrywam, kiedy muszę się spiąć, skupić. A takie powiadomienia mi przeszkadzają w tym. Wiem, że można je wyłączyć, ale rodzi się pewnego rodzaju problem, bo jak ktoś z znajomych ma dla mnie ważną sprawę i pisze do mnie, to nie chcę takich wiadomości przeoczyć, co nie? Herat. Is there really another temple around here? The Afghans have not taken too kindly to the British occupying the citadel. They are going to get picked off one by one out here. Unless, if I could take down those towers and open that gate. Nothing like a little war to create a distraction. Kurczę, dopiero minęło 20 minut jakieś, tak więc słuchajcie, może bym sobie... A to będzie speedrun jakiś? Nie, to będzie zwykła misja z tego co widzę, tak więc już jej nie będę rozpoczynał z tego względu, że ona teraz pewnie potrwa gdzieś z... Będzie takie normalne misje trwają około 20 minut, więc odcinek miałby 40, więc... A tutaj nie chcę go rozpoczynać, tak więc na tym sobie zakończymy, a jutro zobaczycie kolejny odcinek właśnie z tą misją. I kto wie, może będzie to misja krótka, tak więc wtedy pokażę wam dwie kolejne. Aktualnie skończyłem 5 misji na 9, tak więc spodziewajcie się jeszcze 4 misji.
około pewnie 2-3 odcinków jeszcze, tak więc to by było tyle. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały. Cześć!